dobry Państwu, to jest skaner Cyber Defense 24. Państwa i moim gościem jest pan Arkadiusz Wiśniewski, menadżer do spraw rozwiązań integracji danych w firmie IBM. Dzień dobry, panie Arkadiuszu. Dzień dobry. Panie Arkadiuszu, pierwsze pytanie. W kontekście RODO wszyscy tak naprawdę skupiają się na zmianach legislacyjnych, zmianach w prawie, ale to też jest kwestia również przygotowania systemu informatycznego tego typu zmiany. Co dokładnie trzeba zrobić w takim razie? Po pierwsze, dobrze, że się wszyscy, no może nie wszyscy, ale że się skupiamy najpierw na kwestiach legislacyjnych, bo trzeba zrozumieć ten akt prawny, a dopiero potem zająć się jakimiś ewentualnymi zmianami, nie wiem, w procesach biznesowych, w systemach informatycznych. Ale żyjemy w świecie cyfrowym, w związku z tym taka legislacja, jak i inne podobne wcześniej, powiedzmy rekomendacja D, czy Bazylea II, de facto wpływają na to, jak działamy my jako osoby indywidualne, my jako pracownicy i w związku z tym też, jak korzystamy z systemów informatycznych. Mhm. Ponieważ rozporządzenie dotyczy danych osobowych, w związku z tym musimy mieć dobrą świadomość, jak systemy informatyczne przetwarzają te dane osobowe. Wspomniał pan o przeorganizowaniu procesów biznesowych i technologicznych. Jak to z punktu widzenia organizacji, z punktu widzenia technologicznego powinno wyglądać? Znaczy, trzeba zacząć od tego, żeby zinterpretować, zbudować świadomość rozporządzenia, tak? Mhm. Potem zorientować się de facto, jakie dane osobowe są przetwarzane, jakie pozyskujemy, jakie przetwarzamy, z kim je współdzielimy, bądź komu je udostępniamy. Następnie te same pytania trzeba zadać z perspektywy informatycznej, czyli jakie systemy uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych od samego początku, od momentu ich pozyskania, później przetwarzania na potrzeby działalności biznesowej, jak również które systemy są wykorzystywane, żeby na przykład, jeżeli taka sytuacja zachodzi, jakie systemy używamy do udostępniania tychże danych na zewnątrz. Dlatego, że jakby RODO mówi o danych osobowych, to jest stosunkowo niewielki zasób informacji, które mamy traktować z dużo większą wagą i powagą niż inne informacje. RODO troszczy się tylko o te informacje, które dotyczą naszych aktywów osobistych, takie jak imię, nazwisko, numer naszej karty kredytowej, numer e-maila, bądź wiele innych. W RODO znalazł się taki wymóg, że firmy przetwarzające dane mające na uwadze ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych zapewniły stosowną ochronę. To jest cytat. Co to oznacza w praktyce? Na czym miałoby to polegać? No przede wszystkim ponownie nawiążę do tego, że trzeba wiedzieć, jakie dane osobowe dana organizacja przetwarza, przechowuje, a potem jak je zabezpiecza. Możemy je zabezpieczać poprzez procedury, regulaminy, poprzez odpowiednie przeszkolenie ludzi, ale wiemy, że duża część informacji jest w tym momencie przechowywana i przetwarzana w systemach informatycznych. W związku z tym te informacje, te dane osobowe powinny być w tychże systemach odpowiednio zabezpieczone. Czyli powinny organizacje wiedzieć, którzy pracownicy mają dostęp do danych osobowych. Powinna być możliwość monitorowania dostępu do tych danych osobowych, żeby wiedzieć, żeby była możliwość wychwycenia jakichkolwiek nieautoryzowanych dostępów do danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych mówi o tym, że każdy nieautoryzowany dostęp do danych osobowych powinien być raportowany zarówno do regulatora, jak i do osoby indywidualnej, której taki nieautoryzowany dostęp dotyczy. Więc od strony systemów informatycznych de facto powinniśmy mieć możliwości w postaci oprogramowania, w postaci też procedur, które będą w stanie zidentyfikować taki nieautoryzowany dostęp. Czyli informatyka musi nam pomóc, że w znalezieniu pewnych nieszczelności w naszych organizacjach i w naszych systemach informatycznych. To powracając jeszcze do tego mojego pierwszego pytania, bo wszyscy mówimy o tych kwestiach legislacyjnych, przygotowaniu prawnym, tak. A w takim razie, jeżeli pan mówi o narzędziach informatycznych, to jak firmy, które oferują te narzędzia informatyczne, przygotowują się na to? No przede wszystkim firmy patrzą, które z obecnych produktów w jakiś sposób mogą pomóc w przygotowaniu się do RODO oraz później, kiedy to RODO już zacznie działać, niebawem, 25 maja obecnego roku, jak takie produkty używać, żeby organizacje, przedsiębiorstwa były zgodne z RODO na tyle, na ile można być zgodnym albo na tyle, na ile dana organizacja chce być zgodna, bo w ogóle kwestia jakby definicji zgodności w RODO jest no, dosyć nieprecyzyjna, tak? Nie ma w RODO żadnego przepisu konkretnego, żadnej listy wymagań, które trzeba konkretnie spełnić, żeby być zgodnym. W związku z tym
To jest pierwszy krok, czyli popatrzenie, które z naszych produktów mogą pomóc. Druga kwestia to jest taka, żeby zaproponować na rynku usługi, które albo bazują na produktach, albo są stricte projektami doradczymi, które pomogą przedsiębiorstwom w przygotowaniu się do RODO. Czyli na przykład pomogą zinterpretować to prawo, pomogą dowiedzieć się, zbudować jakby dokładną wiedzę, jakie dane osobowe dana firma ma, gdzie one się znajdują, do poziomu bazy danych, do poziomu tabeli, do poziomu kolumny w tejże tabeli, w których dokumentach znajdują się dane osobowe. Dlatego, że trzeba pamiętać, że później tego typu informacje będą na przykład potrzebne do tego, żeby być w stanie zrealizować prawa, które nabywają osoby indywidualne w ramach tego rozporządzenia. Wiemy o tym, że jedną z nowości w ramach RODO jest to, że obywatele, osoby indywidualne, pracownicy będą mogły prosić o to, żeby być zapomnianym, żeby przenieść swoje dane osobowe z jednej firmy do drugiej firmy. Mogą prosić o to, żeby dane osobowe były poprawne. Więc tego typu wnioski powinny firmy móc obsługiwać. Żeby je obsługiwać, początek. Trzeba wiedzieć, jakie dane osobowe mamy i gdzie. Z boku trzeba oczywiście przygotować się na to, od strony biznesowej, proceduralnej, jak będziemy obsługiwali te wnioski. Być może obsługa tych wniosków może być również wspierana przez narzędzia informatyczne. Czyli jakby, jakie mamy produkty, to jest pierwsze pytanie, które myślę większość dostawców sobie już dawno temu zadała. W IBM my również żeśmy to zrobili. Przygotowaliśmy również pewien zestaw usług, które służy do tego, żeby pomóc organizacjom w przygotowaniu do tego dosyć skomplikowanego aktu prawnego. No właśnie, IBM od dawna tak naprawdę oferuje zaawansowane rozwiązania w tym zakresie. W takim razie, co Państwo przygotowali, żeby ułatwić klientom przygotowanie się do RODO? No przede wszystkim jesteśmy w stanie pomóc na samym początku, w dobrym zrozumieniu, gdzie znajdują się w systemach informatycznych dane osobowe. Proces zazwyczaj wygląda w ten sposób, że jak już zbudujemy jakąś wiedzę o regulacji, rozporządzeniu, powinniśmy sobie zbudować tak zwany katalog danych osobowych. W każdej firmie, czy to nie jest tak, że jest jeden katalog wspólny dla wszystkich organizacji. Taki katalog może być trochę inny w firmie A i w firmie B, ale każda firma musi ten katalog samodzielnie bądź przy współpracy firm zewnętrznych zbudować. To, co my dostarczamy, to możemy doskonale i detalicznie zidentyfikować, gdzie te dane się znajdują, zarówno w bazach danych, które są gdzieś pod naszymi systemami CRM-owymi, systemami, które obsługują nasz centralny system bankowy, ale również jesteśmy w stanie pomóc znaleźć informacje osobowe w dokumentach. Pamiętajmy o tym, że jakby firmy współpracując z klientami czy z pracownikami generują całą masę dokumentów. Dokumentów w postaci tekstowej, dokumentów w postaci graficznej skanujemy, na przykład różnego rodzaju formularze, potem je zapisujemy w postaci cyfrowej w systemach. W wielu tych dokumentach są dane osobowe. Czyli jeżeli mamy zabezpieczać te dane osobowe, tak jak nam każe RODO, no to powinniśmy wiedzieć, gdzie te dane są. I w tym możemy bardzo ciekawy sposób i szybki pomóc. To jest jeden z takich wartości, jedna z takich wartości, którą oferujemy rynkowi. Czyli identyfikacja tak naprawdę lokalizacji danych. Można... Dokładnie, łącznie z tym, że jesteśmy w stanie na przykład odszukiwać dokumenty konkretnej osoby. Czyli na przykład mnie. Jeżeli ja będę chciał być zapomniany, przyjdę załóżmy do mojego banku i powiem, że już teraz nie chcę z Wami współpracować, proszę o zrealizowanie mojego prawa, które się nazywa prawo do bycia zapomnianym. I na przykład takie prawo może być zrealizowane w ten sposób, że no bank będzie, jakby procedura w banku będzie mówiła, ok, musimy usunąć wszelkie dokumenty, które zawierają informacje osobowe moje, ponieważ ja jestem tym interesariuszem, wnioskodawcą. No to teraz trzeba znaleźć te wszystkie Wordy, PDFy, PowerPointy, różnego rodzaju obiekty graficzne, skany, gdzie ja się tam znajduję. Moje imię, moje nazwisko, mój e-mail, mój numer karty kredytowej, mój numer rachunku bankowego. To jest cała masa rzeczy, które trzeba, że tak powiem, wiedzieć po to, żeby móc zrealizować takie prawo. W tym możemy pomóc.
Jeszcze takie pytanie, bo pan, zresztą jeżeli mówimy o RODO, najczęściej poruszamy się w obszarze tych największych przedsiębiorstw, ale problematyczne może być tak naprawdę i prawdopodobnie będzie wprowadzenie RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo RODO będzie dotyczyło każdego tak naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o przygotowanie systemów informatycznych, które najczęściej są jednak procesem dość drogim, więc jak tutaj tak naprawdę małe i średnie przedsiębiorstwa, pana zdaniem, mogą sobie z tym poradzić, ułatwić tą sprawę? Znaczy, myślę, że jednym ze sposobów jest korzystanie z tego, co nam daje rozwój informatyki, czyli na przykład zastanawianie się, firmy powinny się zastanawiać, czy nadal chcą w dużej mierze korzystać z systemów informatycznych własnych, a może lepiej jednak przenosić się stopniowo do rozwiązań chmurowych. Wtedy niejako odpowiedzialność za zabezpieczenie tych danych osobowych będzie po stronie tego dostawcy chmurowego, który powiedzmy udostępnia jakąś usługę, z której korzysta dane niewielkie przedsiębiorstwo. To jest jeden ze sposobów. Czyli wszyscy jesteśmy skazani na chmurę? Nie, ja myślę, że nie, dlatego że jakby nie, to nie jest tak, że jeden rozmiar pasuje na wszystkich, tak? Niektóre biznesy są jakby na tyle niepowtarzalne, że być może dla nich będzie też trudno, będzie im trudno znaleźć rozwiązania chmurowe, które będą spełniały ich wymagania. Natomiast mówię, że to jest jeden ze sposobów. Inny sposób, inna rzecz jest taka, że mimo wszystko RODO i wynikająca z tego pewna trudność będzie jakby bardziej odczuwalna przez duże organizacje. Dlaczego? Dlatego, że jeden z problemów dotyczy po prostu ilości przetwarzanych danych. A z czego to wynika? To wynika z tego, ilu mamy klientów, ilu mamy pracowników. Czyli jakby organizacja, która jest mniejsza, która obsługuje setki klientów bądź tysiące klientów, być może nie będzie musiała aż tak dużych ponosić nakładów na przygotowanie, ponieważ dużo łatwiej im zidentyfikować te dane, dużo łatwiej jest też im pewnie obronić te dane przeciw jakimś nieautoryzowanym dostępom do tychże, zarówno z wewnątrz organizacji, jak i z zewnątrz. Więc jakby tutaj ja myślę, że cały czas zdrowy rozsądek powinien być takim dobrym azymutem, na którym powinniśmy się zawieszać, myśląc o tym, jak się przygotowujemy do RODO. Moje osobiste doświadczenia są mimo wszystko przede wszystkim w tych średnich i dużych przedsiębiorstwach, takich, które mają dziesiątki, setki, miliony klientów, bądź tysiące pracowników. No i tym organizacjom możemy na pewno pomóc poprzez zastosowanie narzędzi analitycznych, narzędzi takich, które na przykład będą anonimizowały dane, narzędzi, które będą nadzorowały dokładnie, co się dzieje w danej bazie danych, w danym systemie przechowującym dokumenty. Myślę, że w mniejszych firmach, gdzie jest mniej tych informacji, też będzie po prostu tak po ludzku i po technologicznemu łatwiej jakby opanować zarządzanie tymi danymi, bo jest ich po prostu mniej. To jest takie moje jakby może bardziej mniej profesjonalne, a bardziej takie zdanie bazujące na pewnej intuicji, która wynika z faktu, że jednak widać różnicę w skomplikowalności biznesu pomiędzy dużą organizacją, średnią organizacją, a małą organizacją. One po prostu poniosą mniejszy nakład na przygotowanie się do RODO. Ale jestem optymistą, w związku z tym też patrzę na ten sposób, znaczy na tą kwestię optymistycznie. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był pan Arkadiusz Wiśniewski, menadżer do spraw rozwiązań integracji danych w firmie IBM. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.